Jeśli szukasz klockowych inspiracji, budujesz makietę z Lego, albo po prostu chcesz przyozdobić swoje budowle, ta seria jest dla Ciebie. Cześć, ja jestem BrickFan, a to odcinek z serii Klockowe Rady i Porady. Cześć, witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale BrickFan. Tak, wiem, nie było długo odcinku. A dlaczego? Pewnie zauważyliście, że był, lub może po prostu nie zauważyliście. Podobno coś tam było też z powiadomieniem, nie wiem. Może faktycznie się nie wysłało, był konkurs, ale nie doszedł do skutku. I musiałem się chwilę zastanowić, co zrobić z tym, ponieważ nikt nie wysłał żadnej pracy. I zdecydowałem, że może po prostu, może wam nie podeszła taka forma konkursu, może jeszcze nas troszeczkę za mało. I uznałem, że przełożę ten konkurs na później, ale musiałem chwilkę pomyśleć właśnie, jak to ten problem konkursu rozwiązać. Ale dzisiaj wracamy z kolejnym materiałem. Tym razem jest to odcinek z serii Klockowe Rady i Porady. A dzisiaj, jak pewnie już z tytułu wiecie, mam dla Was kilka rad związanych z naklejkami w Waszych miastach, budowlach. Naklejki. Bardzo taka rzecz sporna wśród fanów Lego, ponieważ niektórzy lubią, niektórzy nie. Akurat mam tutaj arkusze naklejek z recenzji, które Wam pokazywałem z Lego Extra. No i co? Niektórzy lubią, niektórzy nie. Możecie napisać oczywiście w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, czy jesteście za nadrukami, naklejkami. Ja osobiście tak. Jeżeli chodzi o naklejki w zestawach, nie lubię, jak jest ich dużo. Zawsze można nierówno nakleić, poza tym babranie się z tymi naklejkami, a jednak klocek z naklejką, a klocek z nadrukiem to też jest inna sprawa, jeżeli chodzi o, że tak powiem, wartość kolekcjonerską, jak i cenę. Ale uważam, że takie na przykład osobne naklejki, dodatki, mogą być naprawdę świetnymi ozdobami. Możecie też, wiem, są arkusze normalnych, czystych naklejek formatu A4, ale to potrzeba też odpowiedniej drukarki i możecie sami sobie takie naklejki drukować według własnych potrzeb. Ja tu mam akurat takie. No i co? Pokażę Wam kilka rzeczy. Zbudowałem takie 5 rzeczy związanych z miastem, różnych rzeczy, które się zazwyczaj w mieście znajdują i jak naklejki polepszają ich wygląd, jak mogą dużo zdziałać, dużo wnieść do naszego miasta. Okej, zaczniemy może od czego by tu zacząć. 5 takich fajnych konstrukcji. Może od przystanku autobusowego. Zbudowałem taki oto przystanek autobusowy. On jest, jak widać, kompletnie bez naklejek. Na druków też tu żadnych nie wykorzystywałem. No i co? Pewnie już widzicie, są już wszystko przygotowane na naklejki. No ale smutno. Chociażby ten element wyjąć, ten. No bo tu jest ewidentnie na naklejki przygotowane. No i co? No smutno, tak? Nic się za bardzo fajnego nie dzieje. Ale ja Wam pokażę, jaki dzięki właśnie naklejkom można uzyskać fajny efekt, chociażby z tym przystankiem, ale mam też jeszcze dużo innych rzeczy, które Wam chcę pokazać. A więc, jak wygląda ta sama konstrukcja z naklejkami? O wiele lepiej. Na pewno to widać. Zobaczcie, ile fajnych szczegółów nam przybyło. Znak, przystanek autobusowy. Co prawda bez niego łatwo było się domyśleć, ale no jednak dużo daje. Takie znaki występują, takie znaki są. A wiadomo, że jeżeli budujemy miasto z Lego, chcemy zazwyczaj jak najbardziej przyrównać się do normalnych miast. Na tym elemencie zawisł zegar. Teraz już coraz rzadziej jestem co prawda widywany na przystankach autobusowych, ale postanowiłem tu dodać to jakiś taki mały detal. No i zobaczcie, to naprawdę robi dużą robotę. Kosz na śmieci. Taki już mały tutaj naklejeczka, która też zawsze takie detale to jest jednak dobra rzecz. No i najważniejsze chyba
Rozkład jazdy. Wcześniej go nie było, teraz już jest. O wiele lepiej to wygląda. O wiele wszystko fajnie ze sobą współpracuje. Troszeczkę też nabrało to wyglądu, kolorów. No i myślę, że teraz jest o wiele lepiej. Okej. Następną rzeczą może być. Jak myślicie, co to jest? Jest to, pewnie już zaobserwowaliście, w miastach, na nie wiem, na jakichś placach na osiedlu, na rynkach, na w parkach stoją słupy. Słupy informacyjne. On jest tutaj poklejany zazwyczaj plakatami, informacjami. No i zawsze można sobie w mieście taki słup postawić. Nie ma problemu, fajnie wygląda. Ale o ile będzie lepiej wyglądał, jeżeli faktycznie będzie oblepiony plakatami. Zaraz wam pokażę. No i teraz to zaczęło wyglądać. No, teraz to faktycznie. Postawić tylko i patrzę. To teraz robi o wiele większą robotę. Naklejki tu naprawdę odgrywają dużą rolę. Festiwal rocka, zaginiony kot, mecz koszykówki, koncert, lekcje gry na gitarze. No i nie lepiej. Oczywiście, że lepiej. Moim zdaniem naklejki w mieście, we własnych budowlach wnoszą naprawdę bardzo dużo. No to teraz przejdziemy może do stoiska. Gdzieś na rynku, gdzieś na placu stoi sobie stoisko. Z czym ono jest? Widać tu jakieś słoiczki, tu jakiś szyld, ale niestety bez naklejek. Nie wiadomo do końca, bez żadnych nadruków. No, oprócz tego pieniążka, ale to się nie liczy. No i co? Jak myślicie, z czym będzie to stoisko? Nie od dziś wiadomo, że jednym z lepszych naturalnych lekarstw jest miód. Dlatego nie dziwię się, że ktoś otworzył z nim stoisko. Zobaczcie, od razu wiadomo, z czym jest stoisko i od razu wszystko fajnie wygląda. Tam to było takie. No, brakowało tych szczegółów, tak? Wszystko takie. Słoiczki bez naklejek, teraz zobaczcie. Uzyskały naprawdę bardzo ładne naklejeczki. Jeszcze, ponieważ są to żółte klocki, znaczy złote klocki, perłowy złoty, wygląda to no po prostu jak słoik z miodem. A ta naklejka dopełni od wszystkiego. Tu na górze informujący nas na szyldzie znak, że tu możemy zakupić miód, a także naklejka, że obecnie stoisko prowadzi jakąś wyprzedaż, jakąś promocję. To następną niedużą konstrukcją może być budka. Budka na przykład do wjazdu na parking, czy na jakąś posesję, jakiś plac. Zwykły szlaban. W środku tu jakoś nic ciekawego. Komputerek, kawka. Tak trochę nudno. Biała budka, żółty szlaban, nic ciekawego. Ale oczywiście naklejki zmienią wszystko. I co? Poznajecie naszą budkę? Nie lepiej. Oczywiście, że lepiej. Żółty szlaban uzyskał dodatkowe czarne pasy, przez co lepiej go widać. Przy okazji więcej szczegółów. Znak już na setki. No, może przesadziłem. Od kilkudziesięciu metrów mówi nam, że tu jest parking, tu można stawić swój samochód. Znak otwarte zaprasza do parkowania i strzałki wskazujące na przykład kierunek ruchu. Chociażby podjeżdża tutaj samochód, płaci na przykład, skręca w lewo i wjeżdża na parking, dlatego te strzałki też wszystko fajnie pokazują. Fajny. No i ostatnią na dzisiaj moją konstrukcją jest sygnalizacja świetlna. No, już widać miejsca na naklejki, są przygotowane, ale no, zobaczcie. To odczepiamy, takie zielone tablice. Nawet, no bez naklejek wygląda to fajnie, ale oczywiście zobaczycie, jak wygląda lepiej z naklejkami.
Fajne tutaj detale porobione. Przycisk, który pozwala na przyspieszenie zapalenia się światła. Ale czy naklejki poprawią sytuację? Sami zobaczcie. Dodałem tylko 3 naklejki. A zmiana raczej spora. Od razu widać więcej detali. Na tabliczkach z ulicami pojawiły się faktycznie nazwy tych ulic. A na dole znak przejścia dla pieszych, który moim zdaniem robi tu dużą robotę, bo bardzo fajnie to wygląda. Bez tego znaku byłoby też tak trochę dziwnie, tak mało rzeczy. A tak fajnie ten rzecz wystaje, tutaj coś się dzieje na tej sygnalizacji. Daje to takiego fajnego efektu. Okej, na podsumowanie może tak wszystko sobie ładnie ułóżmy. Możecie napisać w komentarzach, które najbardziej Wam się spodobał pomysł. A ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Zostawicie troszkę łapek pod tym filmem. To zawsze motywuje. Zawsze sprawia, że coś nowego się stawi. I ci, którzy nie subskrybują, zaczną. Dokładnie. Dlaczego tak mówię? Ponieważ zauważyłem w studio, że około 80-90% widzów nie subskrybuje kanału. A szkoda, bo staram się robić fajne materiały, chociażby serię Klockowe Rady i Porady. Mam nadzieję, że zaczniecie subskrybować i będziecie oglądać mój kanał. Ja Wam za wszystko dzisiaj dziękuję. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.